Ważna zmiana dla niezaszczepionych. Wyroku sąsiada Słowacja, zmiana zasad kwarantanny po wjeździe do kraju. Sąd zawiesił przepisy. Do tej pory niezaszczepieni przeciw COVID-19 musieli iść na kwarantannę zaraz po tym, jak wjechali na Słowację. Jednak tamtejszy sąd konstytucyjny US zawiesił w środę przepisy wprowadzające taki obowiązek. Do czasu oficjalnej publikacji tej decyzji nadal wiążące są obowiązujące od 9 lipca przepisy o kwarantannie. Decyzja US ma zostać opublikowana w ciągu najbliższych dni. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami wszystkie osoby przyjeżdżające na Słowację muszą wypełnić elektroniczny formularz wjazdu, a osoby niezaszczepione, z pewnymi wyjątkami, mają obowiązek spędzić co najmniej 5 dni w kwarantannie. Przeciwko przepisom tym na granicach z Czechami i Węgrami dochodziło do protestów, a stowarzyszenia hotelarzy zwracały uwagę, że turyści z Polski, Czech i Węgier masowo odwołują rezerwacje wakacyjnych pobytów. Czytaj też, GIS zapowiada zasady dla niezaszczepionych. Analizujemy zachowania społeczne. Polska na liście zielonych państw po publikacji decyzji sądu, mają obowiązywać przepisy, które uzależniać będą ewentualną kwarantannę od kraju, z którego przyjeżdża się na Słowację. Wcześniej były one podzielone na 3 kategorie, wynikające z poziomu zagrożenia epidemicznego. Polska, podobnie jak większość państw Unia Europejska, oznaczona była kolorem zielonym i do przekroczenia granicy ze Słowacją wystarczał negatywny test na obecność koronawirusa, certyfikat o szczepieniach lub o przechorowaniu COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Osoby, które nie spełniały tych wymagań, musiały poddać się kwarantannie, ale można było ją zakończyć natychmiast po przyjeździe, wykonując test na obecność koronawirusa.